sali konferencyjnej Gryfowskiego Ratusza odbyła się konferencja historyczna pod tytułem Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic. Regionalizm w teorii i praktyce. Historia sama w sobie jest ciekawa, odkrywanie przyszłości. Jest wiele historii, które mogą bardzo zaskakiwać współczesnych mieszkańców Gryfowa czy w ogóle powiatu lubuskiego. I myślę, że po prostu to jest bardzo dobry pomysł, że władze miasta zdecydowały się na taki cykl konferencji organizowanych właśnie dla mieszkańców miasta, po to, żeby przybliżyć różne zagadnienia z przeszłości. Historia podana w sposób ciekawy i atrakcyjny może słuchaczy wiele nauczyć. W tym roku będą kolejne, myślę, że w przyszłym roku, jak się uda, to będziemy raz w kwartale przynajmniej edukować. Szczególnie zależy na młodzieży. No dzisiaj, patrząc na salę, to no, za dużo jej nie było. Raczej było takie pokolenie moje, no takie 40-latków plus jakiś mały VAT. Natomiast generalnie zależy na edukacji regionalnej dzieci i młodzieży, poznały właśnie tożsamość danej miejscowości, tożsamość swoich rodziców. Historyczne materiały zaprezentowane podczas konferencji będą także wydane w postaci broszur, aby były dostępne dla tych, którzy nie mogli przyjść na spotkanie. Gdybyśmy byli w innym rejonie polskim, takim polskim od zawsze, to podejrzewam, że zainteresowanie historią byłoby na tyle oczywiste, żebyśmy w ogóle nie rozpatrywali tej kwestii. A tutaj no my jesteśmy na takim terenie, znajdujemy się, mieszkamy tu od tego 45 roku, czyli od tego powojnia, o którym pani Grzybek sygnalizowała, więc myślę, że powinniśmy badać te dzieje historii, powinniśmy się wiązać z tym rejonem, powinniśmy wiedzieć na ten temat jak najwięcej i edukować naszą młodzież, ale nie tylko młodzież, bo społeczność lokalną jak najbardziej też. Według prelegentów konferencji wzrasta zainteresowanie społeczeństwa historią. Wydaje mi się, że jednak zainteresowanie historią też wśród młodzieży wzrasta. No świadczy o tym popularność różnych imprez, konferencji, wystaw. Odbywają się ciekawe projekcje, pojawia się literatura, artykuły pojawiają się z historii regionalnej, więc wydaje mi się, że edukacja regionalna jednak powoduje wzrost zainteresowania przyszłością, zwłaszcza tej małej ojczyzny. Tematami konferencji było m.in. kształtowanie się administracji państwowej. Od ponad 20 lat zajmuję się dziejami powiatu lubańskiego, od dwóch lubuweckiego z lat 45-50. Dla mnie rok 45 jest taką cenzurą, która zmienia na tych ziemiach wszystko. Nowe osadnictwo, nowe kształtowanie się nowego systemu. Mamy świadków tamtych wydarzeń i jakby to powoduje, że mogę konfrontować źródła archiwalne, które badam we wrocławskich, warszawskich, lubańskim, jeleniogórskim archiwum z relacjami świadków. Jest to dla mnie bezcenne. Przybliżano także postać pastora Daniela Rausza z Górnej Wieży i jego dzienniki. On tak naprawdę przelewał na karty tego dziennika całego siebie, całe swoje zainteresowanie otoczeniem, tym, co go najbardziej obchodziło, czyli wiarą chrześcijańską i zainteresowanie drugim człowiekiem. Były także wykłady o dzieciach północno-koreańskich na tym terenie i o regionalizmie w teorii i praktyce. W organizację konferencji włączył się Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Archiwum Państwowe, Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim, Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Biblioteka Publiczna w Gryfowie i Towarzystwo Miłośników Gryfowa.